moi drodzy, witajcie w czymś innym niż zwykle. Będzie to taki króciutki poradnik, ponieważ ktoś prosił mnie o to, bym pokazała, w jaki sposób ściągam włosy do The Sims 2. To nic nadzwyczajnego, więc mogę to szybciutko pokazać. Na pewno możecie znaleźć to w internecie, no ale skoro już ktoś mnie prosił, to nie widzę w tym problemu, by zaprezentować to również na moim kanale. No więc tak, ja zwykle taką najpewniejszą stroną dla mnie jest właśnie ta, co tutaj się wyświetla w pasku. Podam ją oczywiście w opisie. Raczej jest wam znana, kto ściąga mody, na pewno zna tą stronę, bo tutaj są mody do wszystkich części. I tutaj w tej zakładce Donuts wybieramy sobie wersję Simsów, nas interesuje dzisiaj dwójeczka. Na tej stronie włosy do Simsów znajdują się w kategorii For Body. Czekamy, aż nam się to załaduje. I wchodzimy tutaj w Choose Subcategory. I wybieramy sobie Hair, czyli włosy. I mamy tutaj różne włoski. Jest tutaj aż 521 stron, także jest w czym wybierać. Ale weźmy sobie na przykład pierwszy z brzegu. Pierwszy z brzegu, taki różowy warkocz wysoki. Tutaj mamy pokazane resztę zestawów do tej fryzury, czyli różne kolory. Zaraz się nam wyświetli. O właśnie, tutaj są takie siwe, jakby białe, czarne. Wszystko tutaj jest ładnie pokazane. No i co? Jeśli nam się podoba fryzura, to sobie ją ściągamy. Klikamy download. Ważne jest, żebyście mieli wyłączonego adblocka, jeżeli macie w przeglądarce dodatek taki w przeglądarce, który blokuje reklamy. Ważne jest, żeby go wyłączyć na tej stronie i wtedy nam się wyświetli właśnie coś takiego. No i musimy odczekać 10 sekund, żeby móc pobrać sobie te włoski. Bo nie mamy tutaj żadnego konta premium ani nic takiego, więc musimy niestety czekać. I nam tutaj się pobiera. Okej, i gdy już mamy pobrane, wchodzimy sobie w miejsce, gdzie nam się pobrał ten plik. I sobie go możemy tutaj wypakować. Bo oczywiście musicie mieć program WinRAR, żeby móc wypakować pliki z takiego oto formatu. Jak już sobie wypakowaliśmy te pliki, wchodzimy teraz w folder z naszymi modami, czyli to jest dokumenty, EA Games, EA Games, czy EA Games, jak to woli. Tutaj folder z naszą grą i oczywiście downloads. Raczej powinniście mieć ten folder, jeśli nie, to możecie go sobie po prostu stworzyć samemu. Po prostu stworzyć folder i podpisać go jako downloads. Ważne, żeby był w tym folderze, gdzie macie wszystkie pliki gry w moich dokumentach. No i cóż, możecie to wrzucić w jakimś folderze, na przykład podpisanym włosy. Albo tak na przykład ja tutaj mam napisane włosy. I tutaj sobie wrzucam właśnie pliki z włosami na przykład. Wtedy mam uporządkowane te mody mniej więcej i wiem, co gdzie jest. I wrzucam sobie po prostu tutaj. Ale ja już te włosy akurat mam, więc już kiedyś ściągałam, także nie potrzebuję ich. Ale w każdym razie po prostu przenosimy do tego folderu i to jest koniec. Włosy już powinny być w grze. To tyle, moi drodzy. Nie ma nic trudnego. Czasem trzeba zwrócić uwagę na to, czy dane włosy mają mesza tak zwanego, bo czasem brakuje właśnie tego i wtedy tych włosów nie widać w grze, dlatego warto jest zwracać na to uwagę. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ściąganie włosów do gry. Mam nadzieję, że pomogłam przynajmniej tej osobie, która chciała to zobaczyć. No i to tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!